Gratulacje dla drużyny przeciwnej, byli zdecydowanie lepsi od samego początku. No może mieliśmy tam dwie sytuacje, kiedy postawiliśmy zonę, żeby wrócić na minus 10, ale nie trafiliśmy ani osobistych, ani lejapów. Dużo własnych błędów, dużo otwartych rzutów drużyna przeciwna miała. Widzieliśmy, że Joseph jest świetnym strzelcem, tak samo jak Marble, pomimo że miał jeden punkt na mecz w tych, odkąd jest w Zielonej Górze, ale traktowaliśmy go jako bardzo dobrego zawodnika, który może zrobić różnicę. I on dzisiaj to zrobił. Przegraliśmy zbiórkę, mieliśmy więcej strat, mieliśmy mniej asyst. Trafialiśmy z fatalnym procentem, więc trudno tutaj mówić, żebyśmy mieli jakiekolwiek szanse na wygranie spotkania. Ciężko mi ten mecz oceniać. Z dobrą energią wchodzimy w mecz ze Słupskiem. Naładowani. Przychodzi kolejny mecz i trzeba to potwierdzić. Ja wiem, że mamy ciężkich przeciwników, tak, Zielona Góra, czy Szczecin, czy wcześniej mieliśmy Anwil, ale brakuje nam tej powtarzalności. Tyle, dzięki. Dziękuję bardzo. DeAndre, if you watch the game. We just started the game without any energy. It's hard to come back, you know, after we dig ourselves in the hole. Zaczęliśmy ten mecz bez energii, a jak zaczynamy bez energii, to ciężko jest tam wrócić. That's it? Yes. Thank you. Czy są jakieś pytania? Chciałem zapytać o co trener mówił, ale dopytam o zestawów, bo przegraliśmy 24, 25 z czarnymi, dzisiaj 25 z zestawami. Jak to jest? Jaki jest ten trener, że taki chwiej? No jak widać, jest jak roller coaster. Potrafimy sprężyć się na mecz. Fizycznie wydawałoby się, że jesteśmy gotowi. Natomiast trafiliśmy na dobrą drużynę, która w pierwszej kwarcie, tak jak Anwil, rzuca nam 7 trójek. No, po prostu później jest nam ciężko wrócić do meczu. No, mieliśmy swoje szanse, głowy trochę spuszczone. I tak to się kończy. Zastaw z Marblem, jak pani docenia, dużo lepszy? Ciężko powiedzieć. No. Na razie zagrali mało meczy. Powiedzmy, my byliśmy tą drużyną trochę lepszą i gdzieś on mógł więcej się pokazać. Na pewno potrzebuje czasu, tak jak u nas Angelo Warner, który przyszedł, musi poznać zespół. Myślę, że wy w tym momencie chyba walczycie o coś innego. My walczymy o play-offy, a wy walczycie pewno też o coś więcej. Więc na pewno w dalszej części sezonu Marble wam więcej, znaczy w Zielonej Górze więcej pomoże. Trenerze, a zastaw pana zaskoczył takim mocnym wejściem w ten mecz? Nie, wiedzieliśmy, że będą grali hard show, natomiast my używaliśmy jednego kozła za dużo. Nie otwieraliśmy podania, ale nie dzieliliśmy się tą piłką. No, mieliśmy otwarte te rzuty, no nie trafiliśmy ich. Natomiast widzieliśmy, że zastar od trzech meczy, Stenner, przepraszam. Zastar od trzech meczy gra, znaczy większość sezonu gra, gdzieś tam próbuje grać hard show. Widzieliśmy o tym, no i jakby nie byliśmy tym zaskoczeni, ale na samym końcu wygląda to, jakbyśmy byli. No, okej, okay, myśmy dużo, 30 punktów ze strat dostaliśmy. Między innymi przez właśnie tą agresję, przez niedzielenie się piłki. Natomiast my musimy, przede wszystkim u nas największym problemem jest zacząć twardo w obronie. I czasami się to zdarza, czasami nie.